Witam w dzisiejszym odcinku dozymetr oficerski DKP-50. Dozymetr osobisty DKP-50 umożliwia nam zmierzenie sumarycznej dawki y, przyjętych, przyjętego promieniowania gamma w, w zakresie od 0 do 50 rentgenów przy natężeniu promieniowania od 0,5 do 200 rentgenów na godzinę. W środku znajduje się malutka podziałka i nić kwarcowa, którą, która wychyla się na y, daną liczbę na podziałce pod wpływem promieniowania. Wszystko to odczytujemy poprzez mikroskop z 45-krotnym powiększeniem. Y, umożliwia to okienko, umożliwia nam Bezpośredni odczyt y, przyjętej dawki. Mamy tutaj taką zaślepkę, żeby nigdzie do środka nie dostał nam się kurz, brud czy wilgoć. Jak widzicie, jest tutaj gumowa uszczelka. Możemy zerować lub y, ładować dozymetr, na przykład we wszystkich DP66. W DP-75 zaraz właśnie postaram się Wam pokazać, jak wygląda w środku podziałka i jak wygląda cały proces yy, ładowania dozymetru optycznego DKP-50. Tak jak widzicie, mamy tutaj nasze DP-75. Jak widzicie, mamy ładowanie DKP-50, i gniazdo ładowania. Tutaj mamy zresztą mini instrukcję, jak to zrobić. Odkręcamy kołnierz zabezpieczający, odkręcamy gniazdo ładowania, nakręcamy. Ustawiamy sobie na nieskończoność albo na który ten próg chcemy, i nastawiamy na najwyższy podzakres, ponieważ ładowanie dozymetrów optycznych dokonywać na podzakresie 500 rentgenów na godzinę. Więc tak też zrobię. Odkręcamy zaślepkę. Kładziemy ją sobie gdzieś z boku. I co robimy? Na początku delikatnie wkładamy dozymetr. Nic się nie dzieje, tam jest taka kuleczka. Pierwsze dociśnięcie, takie delikatne. Dozymetr wchodzi nam dalej. I w tym momencie w środku zaświeciła się żarówka, która podświetla wam skalę. Wszystko zaraz pokażę. I w momencie, kiedy dozymetr dociśniemy jeszcze mocniej. I zaczniemy kręcić z tym pokrętłem. Zaczniemy ustawiać nić kwarcową na 0. Więc ja Wam pokażę zaraz, jak to wygląda dokładnie. Tak jak widzicie, dokładnie wygląda to tak. Jak możecie zobaczyć, nie ma nigdzie nici kwarcowej, ponieważ przez przypadek wyzerowałem swój dozymetr dociskając go na początku zbyt, zbyt mocno. Ale nie, nie, nie jest to problem. Widzicie? Tam w środku jest taka malutka kuleczka, która nam to trzyma i taki trzpień, który nam umożliwia ładowanie do zmetru. To jest takie jakby taka pleksa wokół tej śrubki. Wokół tej śrubki tam nakrętki to już jak, jak zwał tak zwał. Widzicie? Lekko dociskamy i zaświeca nam się skala. Mamy podświetlenie skali. i Teraz, mając dociśnięty dozymetr o. Widzicie? Robię to jedną ręką, ale pojawiła nam się nić kwarcowa I cała filozofia jest... Widzicie? Pojawiła nam się nic kwarcowa i teraz co się dzieje? Jeśli na przykład dozymetr przyjmie jakąś dawkę i chcemy go wyzerować To patrzcie, wkładamy dozymetr delikatnie. I jak chcemy wyzerować po prostu dozymetr wciskamy. Moment, ustawiamy na początku oczywiście pokrętło na 0. Dozymetr dociskamy i nic kwarcowa nam znika. Teraz tak jak mówiłem wcześniej. Dociskamy dozymetr i ustawiamy nic kwarcową na 0. Pozwólcie, że to zaraz zrobię. Tak jak widzicie, nić kwarcowa w moim dozymetrze jest ustawiona na 0. Tak jak Wam mówiłem, mamy podziałkę od 0 do 50 rentgenów. Na samym dole mamy napis DKP 50 i duży napis rentgen, który osobiście bardzo mi się podoba. I w momencie, kiedy ustawiliśmy naszą nić kwarcową na 0. Po prostu dozymetr wyciągamy, kładziemy. Oczywiście zakręcamy w momencie kiedy na, no, nie zakręcimy, w momencie kiedy nasz dźwiętry jest już zakręcony, ustawiony jest na zero, po prostu, po prostu odkładamy go na pół od, na czas od pół do y, jednej godziny i sprawdzamy czy Nić kwarcowa jest równa na zero. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że jest to dozymetr oficerski. Co prawda w dokumentach, żadnych dokumentach nie ma wzmianki, że dozymetr ten jest przeznaczony tylko dla oficerów i osób rangą jeszcze wyższych, tak jest przeznaczony, był przeznaczony dla oficerów z uwagi na możliwość bezpośredniego odczytania dawki, jaką dany człowiek przyjął. Natomiast dla zwykłych szeregowców i też innych żołnierzy um, były po prostu przeznaczone dozymetry DP-70M, DS-50 na przykład, ponieważ w takich dozymetrach nie, była, um, nie było możliwości w takich dozymetrach bezpośredniego odczytu dawki. Trzeba było iść tam do właśnie, nie wiem, dowódcy, do, do kogoś, który, do kogoś, kto miał mm, maszynę do odczytu tamtych dozymetrów i wtedy... Wiedziano, yy, jaką dana osoba przyjęła dawkę. Więc mam nadzieję, że przybliżyłem Wam już temat oficerskiego dozymetru DKP-50. I widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć.